Radio Polonia FM. Z nami usłyszysz więcej. Radio Polonia FM, Milena Kaluga, witam się z Państwem. Mam przed sobą wspaniałą osobę, która jest duszą sportowca i zawitała u nas w Sheffield na Asbiro Investors. Witam się z Państwem i... I co? No. I? Chciałam zapytać, jak podoba się wydarzenie i tak naprawdę co spowodowało, że jest Pan dzisiaj z nami? No cóż, no też jest taki moment w życiu człowieka, że ta świadomość, że możesz to, co przeżyłeś, przekazać innym, spróbować opowiedzieć o tym, co jest ważne, co w życiu mnie spotkało, gdzie są te momenty, które trzeba omijać, czyli te różne depresje, czeluście, a gdzie są te momenty, w których wydaje się, że jesteś na szczycie, a to nie jest najważniejsze. Także mam nadzieję, że mój dzisiejszy speech spowoduje jakąś refleksję, jakieś takie poczucie, że z jednej strony życie jest piękne, ale trzeba o nie dbać i trzeba jego pilnować i to mocno. A jeżeli miałby Pan wymienić wartości, którymi kieruje się Pan w życiu jako sportowiec, jako człowiek? Miałem tą cudowną możliwość, że miałem wspaniałego tatę, który w zasadzie od początku uczył mnie jednej piekielnie ważnej rzeczy – odróżniać dobro od zła. Jeżeli to potrafisz, synu, to nawet jak będziesz robił źle, to potrafisz to później naprawić. To jest ta wielka sztuka. Bardzo wiele osób nie czuje, że czyni zło i wydaje mi się, że tak musi być, że to jest ich miejsce, ich czas, ich świetny moment. Myślę, że to poczucie, że wiem, że coś zrobiłem źle, jest bardzo ważne. Oczywiście można wymieniać takie uniwersalne wartości. Bądź porządny, staraj się, ciężko pracuj. Oczywiście one są według mnie wynikową tego pierwszego odróżniania. Jeżeli potrafisz czynić dobro, jesteś po prostu lepszym człowiekiem, masz większą wartość dla samego siebie, a to jest bardzo ważne. Czyli mamy rozumieć, że tato był takim osobistym, personalnym mentorem w życiu. Był wielkim dla mnie człowiekiem, najważniejszym. Był wspaniałym człowiekiem, który miał dla mnie czas, który wiedział, że to, co przekażę synowi, to będzie może procentowało, bo ja staram się to przekazać moim dzieciom, a mój dziadek przekazywał to mojemu tacie czy pradziadek. Także te wartości naszej rodziny, która gdzieś tam oczywiście w tych czasach pogubiła herby i gdzieś tam jesteśmy już w innym świecie, ale myślę, że taka wewnętrzna porządność jest nam zawsze potrzebna i będę się starał całej mojej rodzinie i wszystkim bliskim przekazywać. Czy jakiś kolejny cel na przyszłość? Jakie plany? Marzenia? Zawsze są plany. Byłem na Dakarze, jeżeli chodzi o cele sportowe, na podium, ale nie na środku. Miejsce na środku jest tym prawidłowym, kiedy możesz spojrzeć w jedną i w drugą stronę i wiesz, że już nic nie ma więcej. Ale oczywiście mam świadomość, że to jest bardzo trudne, że to jest zadanie, które może się nie spełnić. Ważne, żeby dążyć, ważne, żeby walczyć. To jest najważniejsze. A i motto, które wiedzie przez życie? No cóż, już to mówiłem na spotkaniu. Jak nie wiesz, co zrobić, dodaj gazu, bo w życiu trzeba cisnąć, żeby coś osiągnąć. Ja dziękuję bardzo za piękny zaszczyt, że mogłam porozmawiać, zobaczyć wspaniałą prelekcję i życzę powodzenia i sukcesu. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Radio Polonia FM. Z nami usłyszysz więcej.